Karp to gatunek powszechnie znany. Przy czym można wyróżnić dwie odmiany karpia. Dziką jest najczęściej cały pokryty łuskami i hodowlaną jest tylko częściowo pokryty łuskami, tak jak to widzicie teraz na zdjęciach. Rozród karpia odbywa się najczęściej w wylęgarniach lub w specjalnych tarliskach obsianych trawą. Tarło odbywa się w maju, w temperaturze od 18 stopni do 20 stopni. Karp jest rybą wszystkożerną, ale najczęściej bierze na kukurydzę. Żyje bardzo długo, nawet do 45 lat. Nie ma okresu ochronnego, a jego wymiar ochronny wynosi 30 cm. Najczęściej są wyławiane sztuki od 2 kg do 3 kg, które i tak bardzo wspaniale walczą. Medal brązowy należy się za karpia, który osiągnął 8 kg, srebrny za karpia, który ma 12 kg, a złoty medal należy się za 15 kg. Rekord Polski wynosi 30 kg i został ustanowiony przez pana Grzegorza Gajda w 2007 roku dzięki za obejrzenie mojego filmiku.